Your magnificence, Professor Eitel, Wasza magnificencja, profesorowie, ladies and gentlemen, ministrowie, panie i panowie, drodzy studenci, dziękuję bardzo za zaproszenie do Heidelbergu. To jest dla mnie wielki zaszczyt przemawiać tutaj na jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie, który wykształcił dziesiątki generacji wspaniałych ludzi, wielu oczywiście Niemców, ale także Polaków. Jeden z nich był nawet rektorem. Heidelberg jest pięknym miastem, ale mimo to to piękne miasto, które można określić jako mikrokosmos całej Europy, także było świadkiem wojny, terroru i okrucieństw. Europa znalazła się w historycznym punkcie zwrotnym. Od zakończenia II wojny światowej wszystkie te zmiany były pokojowe, a dziś czasy zmieniły się poprzez agresję rosyjską na Ukrainę, przypominają nam te sprzed 70 lat. Dzisiaj chciałbym mówić o czterech ważnych sprawach, które są według mnie istotne dla przyszłości Europy. Dlatego chciałbym moje przemówienie podzielić na cztery rozdziały. Chciałbym w nich podkreślić rolę państw narodowych. Rozpocznę od pierwszego tematu, co historia Europy uczy nas dziś. Później przejdę do ważności ukraińskiej walki przeciwko Rosji i jakie konkluzje z tego musimy wyciągać. Później przejdę do kolejnego problemu. Jakie wartości są dla nas ważne i jakie są dla nich zagrożenia. I w końcu chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie rola Europy jako przyszłego globalnego lidera? Co uczy nas historia Europy? Jeżeli spojrzymy na historię Europy, chciałbym rozpocząć od naszych relacji polskich i niemieckich. Jesteśmy sąsiadami ponad 11 wieków. Razem współpracujemy, razem żyjemy. Mamy wspólne sukcesy i wspólne problemy. Zakładaliśmy w podobnym czasie, w XIV wieku, uniwersytety zarówno w Krakowie, jak i w Heidelbergu. Dziś Polacy i Niemcy współpracują bardzo blisko ekonomicznie. Jesteśmy piątym partnerem gospodarczym niemieckim po Francji, Holandii, Chinach i po Stanach Zjednoczonych. Wkrótce będzie to czwarta pozycja. I mam nadzieję, że będziemy kiedyś jeszcze wyżej. Ale Polska wciąż cierpi z powodu II wojny światowej. Straciliśmy wtedy naszą niepodległość, naszą wolność i ponad 6 milionów mieszkańców. Nasze miasta, miasteczka obróciły się w gruzy. Podczas gdy zachodnie Niemcy mogły się rozwijać i mogły się odbudować, my znaleźliśmy się za żelazną kurtyną i nasz rozwój był zablokowany. Polska nigdy nie otrzymała od Niemiec reparacji za zniszczenia, za ukradzione dobra kultury. Pełne pojednanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy ofiary i oprawcy się pogodzą. Potrzebujemy takiego pogodzenia bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ wyzwania są większe niż kiedykolwiek. World War II, through my country, along with many others,
Po II wojnie światowej razem z innymi krajami Europy Wschodniej i Środkowej znaleźliśmy się po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Razem z moimi kolegami chodziliśmy do szkoły i wiedzieliśmy, że żyjemy w kraju zniewolonym i wiedzieliśmy, że po drugiej stronie jest wolność. A my jesteśmy niewolnikami rosyjskiego kolonializmu. Z jednej strony wolna Europa, a z drugiej strony barbarzyński totalitaryzm pod kierunkiem sowieckiej Rosji. Jeżeli wtedy ktokolwiek powiedziałby nas, że kiedyś zobaczymy moment, kiedy skończy się komunizm, nie uwierzylibyśmy w to. Zresztą podobnie jak wielu ekspertów zachodnich. A jednak to się zdarzyło. Polska, solidarność, wojna w Afganistanie, papież Jan Paweł II, a także polityka Ronalda Reagana doprowadziły do upadku komunizmu. Czasy demokracji nastały. Dzisiaj chciałbym podkreślić rolę suwerenności. Nasza walka narodów w Europie Środkowej i Wschodniej, walka o suwerenność była bardzo silna. Mieliśmy rację. Wolność i demokracja może być uratowana tylko jeżeli kraje są suwerenne. Mieliśmy rację. To było widać podczas pandemii. Wcześniej było to także widać w trakcie kryzysu. A wcześniej kryzysu gospodarczego. Wcześniej widzieliśmy także wyraźny konflikt między południową a północną Europą, kiedy to ponadnarodowe instytucje próbowały coś załatwić ponad głowami tych krajów bez demokratycznego mandatu. Nic nie załatwi lepiej problemów poszczególnych krajów niż państwo narodowe. Inne systemy są utopijne lub iluzoryczne. I one muszą być oczywiście wzmocnione poprzez ponadnarodowe organizacje, takie jak Unia Europejska, ale te państwa narodowe nie mogą być przez nie zastąpione. Myślę, że Europa, historia jej sięga dalej niż historia Stanów Zjednoczonych i dlatego takie zapędy analogiczne są utopią i tyranią. Każdy system polityczny musi uwzględniać elementarne dążenia i prawa narodu do bycia suwerennymi. To cywilizacja chrześcijańska zasługuje, aby jej bronić, ponieważ ona broni, praw człowieka bardziej niż inne cywilizacje. Chcielibyśmy zbudować silną Unię Europejską, która będzie w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom, ale chcemy ją budować na podstawie właśnie państw narodowych, a nie na neoimperializmie. Chcemy zbudować Unię Europejską na państwach narodowych, a nie na ich ruinach. Alternatywą jest technokratyczna utopia, którą czasami obserwujemy w Brukseli, lub neoimperializm.
Walka o suwerenność w Europie nie zakończyła się w 1980 roku. Chciałbym teraz przejść do istotnych celów walki ukraińskiej o wolność. O co tak naprawdę walczą Ukraińcy? Za co są gotowi oddać swoje życie? Dlaczego jeszcze nie poddali się drugiej najsilniejszej armii na świecie? Ponieważ mają prawo do samostanowienia. Of the defense of the nation state and freedom. But in order to have the will to fight, one must really believe in what one is fighting. Ale po to, żeby walczyć, także muszą wiedzieć, o co walczą. Dzisiaj walczą nie tylko za swoją wolność, ale także walczą o wolność całej Europy, ale także o naszą przyszłość. I to od Ukraińców zależy nasza przyszłość. Porażka Ukrainy byłaby porażką Zachodu, a tak naprawdę to całego wolnego świata. I to jest ważniejsze niż w Wietnamie. Ponieważ jeżeli Ukraina przegra, to Rosja znowu zaatakuje i znowu będzie chciała rozszerzać swoje imperialistyczne wpływy. Porażka będzie miała bardzo złe konsekwencje dla całej Europy i dla całego świata. Dlatego teraz chcemy tego uniknąć. Musimy zatrzymać tę wojnę. Musimy przestać karmić bestie. When our children read their textbooks, they will ask, kiedy nasze dzieci będą czytać podręczniki, zapytają nas, czy zrobiliśmy wystarczająco. Czy patrzyliśmy na przyszłość naszej Europy i naszych krajów, czy tylko patrzyliśmy na nasze doraźne interesy? Nie możemy popełnić błędów, które popełniliśmy w przyszłości. Musimy się na nich nauczyć. Dlaczego to jest zwrotny punkt w historii Europy? Tuż przed lutym 2022 roku wszyscy myśleliśmy, wielu polityków myślało, że jest możliwość kontynuowania handlu i postępowania business as usual. What are Ukrainians fighting for? Were they focused solely on material goods and not united by the sense of community? Koncentrujemy się na naszych doczesnych problemach, na naszych lokalnych sprawach i nie dostrzegamy szerokich geopolitycznych celów, wtedy zaczynają się problemy. Why? What was the Kremlin's mistake? Jaki był błąd Kremla? Przecież Putin nie jest szaleńcem. Putin był po prostu zaślepiony. Był niezdolny do tego, żeby zrozumieć, że Ukraińcy są w stanie bronić swojego kraju. Oni są w stanie oddawać życie za to, za wolność i za suwerenność. Rosyjska propaganda chce wszystkim opowiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak suwerenne państwo ukraińskie. A my wiemy, że oni chcą po prostu zmienić fakty. And yet it is the grandchildren of the soldiers who today risk their lives for a free Ukraine
A teraz wnukowie tych, którzy walczyli o wolną Ukrainę, znowu walczą. Mój dziadek walczył pod Chersonem. Mój dziadek zmarł pod Mariupolem. I teraz ich wnukowie walczą podobnie pod Chersoniem, pod Mariupolem, żeby z kolei ich wnukowie mogli żyć w wolnym kraju. Dziś Europa jest świadkiem zbrodni popełnionych poprzez Putina, który chce wyeliminować narodową identyfikację Ukraińców. I chce wprowadzić ruski mir. Rosyjska propaganda ciągle powtarza oskarżenia wobec Ukrainy. To jest to samo, co mówił Stalin. Nazwij swoich wrogów antysemitami albo faszystami. Powtarzaj to jak najdłużej i wtedy stanie się to prawdą. A tak naprawdę to faszysta chce zniszczyć inny naród. To ktoś, kto chce zniszczyć innych godność. I tym właśnie jest Władimir Putin. Jako Europejczycy mamy obowiązek protestować i zatrzymać rosyjski faszyzm. Jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć z lekcji na Ukrainie? Ukraińcy teraz pokazują nam, jakim Europejczykiem każdy z nas powinien być. Powinniśmy walczyć o bezpieczeństwo i o pokój, o demokrację. Demokracja powinna być wprowadzona na poziomie miejskim, wojewódzkim i narodowym. Jaką jeszcze lekcję możemy wyciągnąć z ponad roku wojny na Ukrainie? Jedno jest dla mnie jasne. Polityka business as usual z Rosją jest błędna. Uzależnienie od Rosji, od jej surowców, była bardzo poważnym błędem. Próbowaliśmy handlować z Rosją, współpracowaliśmy z nią, a w tym czasie byliśmy coraz bardziej bezbronni. Teraz dzięki tej polityce setki milionów Europejczyków ma z tego powodu problemy. Knowing the addict will come back later and agree at any price. Putin is cunning, but he isn't brilliant. Europe's succumbed to him so easily, mainly because of its own weaknesses. This weakness was the pursuit of particular interest at the expense of other countries. Europa pokazywała dużą słabość w polityce wobec Rosji, ale tylko dlatego, żeby zapewnić swoje partykularne interesy. I nikt nie myślał o przyszłości Europy. Teraz musimy swoje wszystkie siły skoncentrować na tym, żeby zatrzymać rosyjską machinę wojenną. Dzisiaj to jest ukraińska krew, ale w przyszłości może to być także polska, litewska, a nawet niemiecka. Musimy zrobić wszystko, żeby to się nie zdarzyło.
Te lekcje muszą nas sprowokować do zadania fundamentalnego pytania, jakie są nasze europejskie wartości i jak chcemy ich bronić. Żyjemy w bardzo dobrych czasach, jeśli chodzi o naszą dostatność. Ale cały czas musimy dbać o to i cały czas musimy robić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym, których kochamy. Few have concerned themselves with this problem as well as the great Thomas Mann, the conscience of Germany in the era of German Nazi crimes. It Nikt tak bardzo nie interesował się psychiką Niemców w czasie II wojny światowej jak Thomas Mann. Of goods and their consumption. Over the past decades, w ciągu ostatnich dekad wielu Europejczyków żyło w stylu konsumpcji i zapomniało o europejskich wartościach. Jesteśmy przeciwko takiemu podejściu. Musimy wiedzieć, w jaki sposób musi się zmieniać Europa. Once the symbol of Europe was the ancient agora. A place kiedyś, where every citizen kiedyś symbolem Europy była starożytna agora. Today, all too often the European agora is replaced by the europejska agora jest zastępowana przez biura brukselskie, gdzie dużo decyzji jest podejmowanych przy zamkniętych drzwiach. About the mechanism of EU institutions, and I quote, we decree something if there is no outcry because most people don't understand what was implemented, we continue step by step to the point of no return. End of quote. This is a short path for the EU to become a bureaucratic autocracy. To jest prosta ścieżka do tego, żeby Unia Europejska stała się technokratycznym potworem. Możemy zbudować albo demokratyczny twór, albo technokratyczny. Musimy teraz dokonać wyboru i ten wybór może być jedynie dokonany przy urnie wyborczej, a nie za zamkniętymi drzwiami w biurach brukselskich. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą stworzyć super państwo, ponieważ jeżeli ktoś będzie chciał połączyć te wszystkie kraje ze swoimi kulturami, ze swoimi tradycjami, Unia Europejska osłabi się. Niemcy poczynają bardzo poważne kroki w stronę stworzenia potężnego, wielkiego państwa. Jeśli władze Europy będą wybierać prawo elit, od razu spotkają się z oporem. I to jest nieuniknione. Jakie są wartości europejskie? I czym jest Europa? Historia Europy nie zaczęła się kilkadziesiąt lat temu. Europa wyrosła z chrześcijaństwa, wyrosła ze starożytnej Grecji, z Rzymu. Nie możemy się odciąć od tych korzeni. Bez katedr, bez uniwersytetów nie jesteśmy tą samą Europą.
Model uniwersytecki, który został stworzony w Europie, rozpowszechnia się na cały świat i my jesteśmy z tego dumni, ponieważ te uniwersytety zawsze były miejscem dyskusji i miejscem starć różnych poglądów. My przeszliśmy już w czasach komunistycznych, czasy, kiedy nie było swobody myślenia, nie było swobody wypowiadania swoich tez. Europa powinna być teraz katedrą prawdy. What can and cannot be presented within the walls of universities, as well as political correctness, undermine the eternal mission of the academy, the search for truth. And just as we protect our material heritage, we should also protect our spiritual heritage, which consists of citizens of different cultures and linguistic nasze tradycje lingwistyczne, kulturalne, musimy być coraz silniejsi. My podzielamy wspólne wartości, ale także dbamy o swoje indywidualne cechy. They fought three wars. Only after Niemcy, the last one was reconciliation achieved. W XX wieku przeszły dwie wojny. Bears fruits today in the special political relations between Berlin and Paris. This special mutual sensitivity to the rationals. Ale Niemcy pogodziły się z Francuzami. Berlin i Paryż, oba kraje doszły do wniosku, że tylko poprzez pokój będzie można złagodzić swoją wrogość, która powstała w trakcie tych wojen. The foundation for the reconciliation was laid by two great Europeans, Charles de Gaulle and Konrad Adenauer. To Konrad Adenauer i Charles de Gaulle mieli swój wielki wkład w osiągnięcie pokoju na kontynencie europejskim. Chancellor Adenauer said, and I quote, kanclerz Adenauer powiedział, jeżeli nie spojrzymy na źródła naszej cywilizacji europejskiej, na chrześcijaństwo, nie będzie możliwości odbudowy jedności europejskiego domu. To tylko jedyna możliwość w osiągnięciu pokoju. Generał de Gaulle także był przekonany, że Dante, Goethe, Chateaubriand, wszyscy oni pisali, byli to Niemcy, Włosi i Francuzi, każdy pisał w swoim językiem, a nikt nie pisał w jakimś innym, w innym języku. Jestem Europejczykiem, jestem Francuzem i jestem Niemiec. Nie dlatego, że próba wyeliminowania tych różnic i stworzenia jednego międzynarodowego człowieka europejskiego jest błędem. Uważajmy na to. Silne kultury, silne tradycje są bardzo istotne. Europe fall into insignificance.
Pamiętajmy, że są ludzie, którzy czekają na nasze słabości, czekają na moment, kiedy będą mogli nas zaatakować. Niektórzy próbują negować wkład Europy w rozwój historii świata. Oczywiście były w Europie kraje odpowiedzialne za kolonializm. Były oczywiście, był niemiecki faszyzm, był sowiecki komunizm. To oczywiście część naszego też europejskiego DNA. Ale poza tym historia Europy to nie tylko źródło wstydu, ale to wspaniałe także naukowe odkrycia. The way forward for Europe is also not political McDonaldization. Droga do przodu nie polega na tym, żeby Europę zmagdonaldyzować. In the name of abolishing national and political differences will in practice lead to chaos. Przyszłość Europy to nie jest unifikacja, bo to jest wielkie zagrożenie. Tu chodzi bardziej o kooperację. I to może doprowadzić do naszego sukcesu w globalnym świecie. Rome, Cologne, Madrid, Krakow, London or Prague every year. The richness of these beautiful cities and the power of their attraction stem from the fact that each of them has its own unique identity. We don't want a Europe that gives an ultimatum. Either you voluntarily nie chcemy Europa, która daje nam ultimatum. Or we will apply all kinds of political and economic pressure on you. Nie chcemy Europy, która wywiera na nas presję. Millions of refugees. Europa w ciągu ostatnich miesięcy wzięła na siebie ciężar milionów imigrantów, którzy uciekli z ogarniętej wojną Ukrainy. Zapewniliśmy im o pomoc, a mimo to otrzymaliśmy z Europy minimalną pomoc. Czy nie jest to oznaką dyskryminacji? Tak samo jesteśmy dyskryminowani poprzez zupełny brak zrozumienia dla naszych reform. Musieliśmy zrobić pewne reformy z powodu przeobrażeń z systemu komunistycznego na system demokratyczny. Chciałbym tutaj jasno powiedzieć, w Polsce mamy takie samo zrozumienie rządów prawa jak w Niemczech. Jestem tego pewien. That my political camp defends the rule of law. I chciałbym tu podkreślić, że mój obóz polityczny dba o to, żeby rządy prawa były przestrzegane w Polsce. Jesteśmy przeciwko korupcji, przeciwko oligarchizacji, przeciwko wszelkim patologiom. This is not the main subject of my argument. Let me stop here. In a deeper sense, the dispute today w głębszym sensie tutaj jest konflikt pomiędzy suwerennością instytucji, w ciągu 2000 lat Europy our entire continent. It will not work today either. The vision of a centralized Europe wizja scentralizowanej Europy skończy się podobnie jak koniec historii, który został ogłoszony 30 lat temu. Democracy as the source of legitimate power in Europe, the better our future will be. Tylko demokracja może być źródłem there is no end of history.